Moi drodzy, Palion rusza z trasą koncertową. Tak, moi drodzy, będzie 5 albo 6 nowych koncertów. Do 5 już możecie zamawiać sobie bilety. Koncert będzie w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach oraz Łodzi. I może jeszcze będzie w Koszalinie. Dlatego póki są bilety, zamawiajcie sobie, bo sprzedają się jak ciepłe bułeczki. I widzimy się na koncertach. Zapraszam serdecznie, link w opisie. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym filmie, przyjaciele. Dzisiaj jest nowy odcinek, a muszę was poinformować, że dalej są bilety. No dobra, no na razie mamy jeden dzień sprzedażowy i ogólnie wyprzedało się już jakieś 20% biletów. Także no leci to bardzo szybko, widzowie, zapraszam serdecznie. Macie link w opisie, dopóki są bilety, kupujcie, widzowie. Naprawdę wyprzedałem się ultra szybko, bo a naprawdę dużo koncertów jest w wielu miastach. Będziecie mieli oczywiście wszystko w opisie. Jeżeli chcecie kupić bilet, to zapraszam. Macie link w opisie i wpadajcie ze mną przybić piąteczkę, widzowie. Zobaczmy się w prawdziwym życiu, bo oczywiście oprócz tego, że będzie koncert, to po prostu będziecie mogli mnie w końcu zobaczyć w prawdziwym życiu i innej okazji nie będzie, bo nie ma żadnych meetupów ani nic z youtuberami, także widzowie, na moim koncercie możecie mnie zobaczyć, także dzięki i zapraszam, a też zapraszam również na Palion Style, bo ten brelok jest taki piękny, widzowie. Czy ten brelok już macie? Mam nadzieję, że w swojej kolekcji macie. Nie tylko ten, a wszystkich osób z Palionowa, widzowie, Dave'a, Tosta, Milki i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam serdecznie, tu mamy Lolo. No dobra, idziemy najpierw, widzowie, do Dave'a, bo widzowie, jest słaba sytuacja, a mianowicie prawdopodobnie będzie tornado w Palionowie. Brzmi to drastycznie, ale możliwe, że będzie tornado na Palionowie. Catnap Lolo mówi, że będzie tornado i wszystko będzie niby zagazowane. Ja, trudno mi w to uwierzyć, bo jak może zwykły kot fioletowy wytworzyć tornado? Chyba, że nagle wynaleźli coś. Także zobaczymy, zobaczymy, czy to jest prawda. O nie. Nie, no czy deszcz to jest... Aż niebo się zmieniło. Nie, widzowie, czekaj. Czemu pogoda się zmieniła? Czy to już jest jakaś zapowiedź? Dobra, ja idę szybko do Dave'a, widzowie, Dave, jest tam pioruny! I pada deszcz i będzie tornado, Dave! Tornado! Są pioruny! Ratujcie się, kto może! Zobacz, jaka tragiczna pogoda, nawala piorunami! A, Dave, doszły mnie słuchy, że będzie jakieś tornado i wszystko zagazuje, całe Palionowo. Ej, a doszły cię słuchy o tym, że ten kat na bolo nam uciekł? Jak KitKat, mówił ci, co ty gadasz? Uciekł. Przecież... Jak ty skonstruowałeś tą klatkę? Ale ty ją konstruowałeś ze mną i nie wpadłeś na to, bo tu spoko, nie? Okej, ale patrz, no wejdźmy, nie? Ale dobra? poczekaj. Nie? Pa! No naprawdę nie dałeś obsydianu pod piachem? Ja nie dałem? To ty nie dałeś! Jak on się tu zmieścił? On się czołgał tu! Ty się zajmowałeś infrastrukturą tej pułapki! Dave, on się tu musiał czołgać, on by się tu nie zmieścił. No czołgać się czołgał, no i se wyszedł, no. Ja nie mogę. No dobra, no i co teraz? No nie wiem, no ty mi powiedz, bo to dobra, był twój pomysł. Idziemy najpierw do Catnapa Lolo zapytać się, czy tornado to prawda i czy faktycznie mamy się ewakuować z Palionowa. Tylko ty mi teraz powiedz, co ja mam z tą pułapeczką teraz zrobić w tym moim domku. No nic, no będzie jako wspominki. Aha! Ha, rewelacyjne! Wspominki, no chyba, że chcesz coś do kogoś tam znowu zamknąć, na przykład KitKata po raz drugi, ale ty? Wtedy... Ej! Co ty tu robisz? Ej! Co? Co to miało być? Chciałem w odwiedziny poinformować was, że prognoza pogody na dzisiaj to jest wielkie tornado. No co żarty robi, nie, ja nie... A ty czemu jesteś bez maski? No, przestało nawet padać, nie będzie żadnego... Co ty tu robisz? No nie zbliż... Jeszcze KitKat tu jest! Byłeś w pułapce i dlaczego tej pułapki ciebie nie ma? Bo pod pułapką był piasek, z którego się wykopałem. Nie, no Bolo, ej, że Bolo jest tak mądry? To jest niemożliwe. No właśnie, on nabrał inteligencji. Bolo. Tornado za 20 minut? Ile? Ja powiedziałem, że tak będzie, co będzie, tak? Dostaliśmy informację od prawdziwego Catnapa, że będzie wielkie tornado. Jakie tornado i co te tornado zrobi? Bo nie rozwali całego Palionowa. Może wam mamy sens w głowach. Dobra, jeszcze minut. Wracajcie do swojej chaty. Dobra, trzeba Tosta poinformować. Nie idźcie za nami, zostawcie nas. Oczywiście nie będziemy szli. Ej, w 20 minut, ja nie wiem, to my możemy górę przenosić, to jest masa czasu. Mam pomysł, bo ja się przygotowałem na takie rzeczy, poczekaj. Tylko to trzeba potem iść na policję, Dave, to trzeba iść na policję. Ale na policji nikogo nie ma. Policję. No on gazuje już całe państwo. Dobra, idziemy szybko, chodź po Tosta. Ej, koleś, ale masz fit. Ej. Tostu, ale masz spodnie. Tostu, za 20 minut będzie wielkie tornado na Palionowie. Ratuj się, kto może. O, ej, ładnie tu wyglądasz, ty, fajna bluza, fajny kolor. Prostu, nie?
Troszkę, żeś się przypiekł. Troszkę tak, pewnie przez to wasze tornado. Ej, słuchajcie, panowie, co robimy przez 20 minut? Słuchajcie, 20 minut można... Moglibyśmy daleko odlecieć stąd, ale na policji... Ej, co jest na policji? Na policji. Ale jakiej policji? Chodźcie, na policję! Kierunek ale po co policja. Na policję? Po co? Bo tam mam przepiękne rzeczy, zakładajcie litry i zakładajcie maski, bo dzieje się źle. Zapraszam serdecznie. Ale jakie rzeczy? Ale wy mówicie na poważnie z tym tornadem? No na poważnie mówimy, prawdziwy katnap nim ogłosił, że będzie tornado. Nie wiem skąd ma takie informacje. Ła! Czemu są dynie przed komisariatem? Magiczna skrzynka, zbierajcie wszystko co możecie. Ale po co mi takie rzeczy? Ty? Zbierajcie wszystko co możecie, ile brazylijska wlezie. Szyba Ultra Plus Max? Brazylijska szyba Ultra Plus Max, to jest na czarną godzinę wszystko, na czarną... Skąd zbieraj to swój miałeś? Kolor zielony! To co zbieraj swój kolej niebieski, weźmy też dla Milki, bo tu też było przygotowane dla Milki, także zbierajcie wszystko co możecie. I ale co my z tym obsydian. Mamy zrobić? Dobra, jeszcze nie mam miejsca w ekwipunku, więc... Też nie mam, też nie mam. Ej, a to... To było? Kogo tu nie ma? Jakie to było dziwne. I dlaczego tu się pojawił dym? Ej, co jest? Zaczyna być dziwnie. Ej, a co my z tymi rzeczami mamy zrobić? Ekipa, robimy bunkir! Spada! Ekipa, robimy bunkir. Ej. Zaczyna się, zaczyna się! Zaczyna się! Panowie, gdzie nikt nie, gdzie nikt nie zajrzy tego? Gdzie robimy wejście do bunkru? Gdzie nikt nie zajrzy w skałę. Do Palio do... Ej, 10 Ej, minut! Co to za dis? Co to miał być? Dobra, idziemy panowie, do Palio 10 minut zostało, widzieliście? Aby zniwelować słowa tosta, zapraszam serdecznie na Palio Style. Wpadnijcie i powiedzcie tostowi, że ja tak nie jest. Tutaj sold out normalnie, patrz. Sold out, widzisz, widzowie, tyle kupiliście na koncercie. Sold out mamy, dobra, gdzie robimy zejście? Może tu? Przebieralni. Właśnie, no. Przebieralni. No, normalnie. Chodźcie tu. Przebieralnie. Kopiemy. Ej, ale tu jest brzydko. O, gdzie? Dobra, kopiemy w dół. Kopu, dawaj to, robisz to. Dobrze. Dawaj. No po co się na mnie, no i po co to było? Ale po co, a jak daleko? Ej, pioruny walą na dzy... Tu, pioruny dobra. Są, panowie, dziura jest w dachu. Jakie pioruny? Ej, no gadzę się, dobra, zatkajmy tu. Drabinę. No. Zatyk, a! Ej, koleś! Nie mogę, ty tu byłeś. Mnie. Chodź, musimy zejść do niego. Ale czy drabinę mogłeś nam dać? No ja nie mam drabiny, nie wziąłem. Da się przeżyć, dawaj! Daj tam drabinę. No nie ale mam. Nie mamy. Rzucam. A mam. Mam. Rzucam ci drabiny. Masz. I co ci to da? Jeszcze. No ale ja tyle mam. Jeszcze. Lecę, no i co patrz. Mam? Boże, mam burżujowi pod nogi dać. S. Nie mogę, nie? S. Na koniec przecież... gierki zawsze S. Poczekaj. Dobra, ja robię pomieszczenie, aby to upiększyć. Tak, robimy pomieszczenie, widzowie. Musimy to poszerzyć. Poszerzmy to jak najbardziej, żeby zmieścić nasze cztery bazyliki. Takie kolorowe, dawaj. Piękne. Jakie cztery? Trzy? No czemu tu gaz leci cały czas? Co to ma być? Dobra, panowie, tą ścianę dokończmy i będziemy mieli cały obsydian w naszej bazylice. Ale tu jest pięknie. Możecie Ej! Już... Dobra, 12 minut. Dobra. Na spokojnie, jeszcze dużo czasu. Zrobimy teraz tak. Musimy zbudować swoje domki. Jakby w tym miejscu. Także jak macie te kolorowe bloczki. No czemu tu gaz leci? Bo u góry ktoś nie zamknął drzwi, wiedziałem, że nie, tak będzie klapa, z wami. Nie, klapę muszę dać, czekaj, dam klapę. Daj klapę, to nie będzie przeciekać. Dom, a tu nie ma obsydianu w tym, dobra. Róbcie sobie już domki na spokojnie, ja daję klapę, dobra. Już nie będzie przeciekać. Ej, to są żadne więcej miejsca się, o, nie będzie co się już gazować. Klasa, widzowie, lecimy, nie można spać. Patrz, ile tostu wziął miejsca. Ej, co to ma być? A co? Niepoważny jesteś. No dobra. No. Tak wiesz, kurczę, wiesz, nie? Ogarnij się, człowieku, trochę. Tak mocno, że zróbmy poleciał. To tak, czekaj. Zróbmy to moje. Było, co ty robisz? Dobra, już. Już pasuje wam? Właśnie wystarczająco miejsca na siebie? No Dym, co ty robisz? No to jest moje i tosta. Ej, to nie, no to zrób, jak mamy zielone, zróbmy razem, a tosto zrobi z Milki połowiczne. No dobra, ale to czekaj, no to każdy sobie bierze po pół, tak? No zróbmy gdzieś stąd, żeby tu farmę jeszcze zrobić. Jaką farmę? Połowiczne i tostu niebieskie daj. Pół na pół. Nie chcę być tu. No, co ty mówisz? Ej! No ja nie mogę. Idź do Milki, koleś. Daj tutaj niebieska. Czekaj. A jaki masz zielony, Paweł? Ten sam. Aha. Raz, dwa, pięć. No skąd ja będę wiedział, że raz, twój bunkier to twój dwa, bunkier, a mój cztery, to mój? Pięć. Będziemy o, mieli wspólny. Idealnie. Aha. Ale ja się na to nie chciałem zgodzić. Będziemy mieli wspólny. No dobra, możemy mieć razem bunkier. Co ty się tak odgradzasz od Milki? Jakby ją dopadł katnap, to nie chciałbym, żeby mnie też dopadł. Hej, właśnie, panu, też musimy zrobić takie zabezpieczenie, wiesz, nie chcę płacić za twoje błędy. Dobra, no co ty mówisz, no razem będziemy się chronić przecież. A, razem. Patrz, a Milki będziemy jak w zamku. I góra mu jej wejdzie katnap. Nie wejdzie, spokojnie.
To są jakie tu hieroglify, ty. Co on wyprawia tutaj za budowlę, ty? Ej, to jest moje słowo, hieroglify. Ścianę zabudowuje, co ty się gadasz w ogóle? Dobra, Milki ma gotową bazę, tylko trzeba poinformować, że jesteśmy w jakimś bunkrze. Nie... O to, ale czemu nie zrobiłeś takiego zamku? Patrz, musi mieć inaczej, nie? Musi. Musi mieć inaczej, musi. A zazdrościsz mi designu, co? Musi mieć inaczej, pięknie. A, podpisałem. Ej, kozackie, dobra, każdy trzeba. Teraz bunkier Milki. Podpisz bunkier Milki. Dobra. Ładne pismo, Dave'o. Dzięki, 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 starałem się bardzo. Ja już zacznę naszą bazylikę i potem będziemy robić... Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tu będzie za małe. Mil... I... Dobra. A i takie małe serduszko od tosta. My sobie zrobimy wspólne. Cyk. Dobra, o, jest. Klasa. Ile zostało minut? 8? Ile? Bo nie przy... Chyba osiem, z tego co widziałem. Nie widziałem. A, jeszcze nasz muszę tutaj podpis zrobić. Dobra, czekaj. Bunkier Dave Palion. Dave Opal. Bunkier. Bunkier żaby. Bunkier. Dobra, to zrobimy widzowie tak samo jak ma Milki. A to co ty... co ty robisz? Co? Nie mogę? W sumie mocne. Ej, Tostu miał rację. Mamy dobra, to. Dobra, zrobiłem. Dobra. Mamy podpisane, zobacz jak. Elegancko, elegancko. Już patrzę. Bunkier Dave i Palion. No. Ej, a co to takiego? No dobrze podpisane, co? Bunkier... Ej, no co to ma być? Czemu takie małe? No co? Cieszę, że w ogóle jesteś na tej tabliczce. Cieszę, że w ogóle miał cię nie być. Ej, daj mi pisak? Rysiopis. Masz pisak. Tylko nie maluj mi tutaj jakiś brzydki graffiti na moim bunkrze, dobra? No, żebyśmy się zrozumieli. Nie no, ale jak ty żeś to zabezpieczył, jak przecież tą ścianę da się zniszczyć, dobra. Beznadziejne zabezpieczenia, sam sobie muszę to zrobić, nie? Nie wierzę. Co za człowiek, z kim ja mam bunkier? O, tu zniszczymy, elegancko, pyk, pyk, pyk. Co to robi? Ale beka, ja cię nie mogę! Co ty zrobiłeś? No i zniszczyłeś moje artystyczne pismo! Dobra, robię. Sam sobie narysuję to. O, nie, jestem. Piszę. No, bunkr. Jest. Bunkr. Moje. Dave. Palion. Pięknie. To moje. Jest. O, nasze. To jest nasze. Wspólne. No dobra, niech ci będzie. No co to za lawa? Ej, jak ty tam to zrobił? Jak ty to brzydko w ogóle zrobiłeś? Dobra, nie mogę. Co ty gadasz? Ej, 6 minut. Oj, nie wziąłem łóżek. O nie będziemy mieli gdzie spać. My mamy piętro? Yo! No patrz. Tornado. Ale no, troszkę zainspirowałem się tostem. Aha. Czym? No. Pięterkiem. To nie ej, wzięliście ziemię? Mam. No. O! Ja nie mogę, dobra, proszę. A po co nam ziemia, po co mega, bo nie rozumiem? Bo ja mam sporo dirta, ale... Zarosnę za bardzo. Mega potrzebna jest, mega. Ale gdzie to dać? Gdzie dać tą ziemię? Już. Trzeba farmę zrobić, nie? A, dobra, to ja daję tu. Tu zrobimy... Nie, skończyło no, źródełko wody. Tu będzie jedzenie, tu się przeżyje. Dobra, i robimy tak. Klik. Pa, klik. To jest o takie, o nawet więcej trochę. Dobrze, tej wody, co? A ja mam motykę. No, a ja się zajmę grafitowaniem naszych tych. Będziemy mieli z czego jeść, trzeba w ogóle Milki poinformować, nie? Dobra, i co tak. Teraz? Ja rysuję subskrypcję, ty się zajmij teraz wypełnieniem bunkra. Dobra, no, znaczy sieję, ja... Nie mogę za... Sieję. Ej, macie światło? Światło? No nie mów, że nie. Mogę flesza użyć. Nie takiego. O. Subuj! Subskrybuj! Tak. Subskrybujcie nasze kanały, oczywiście wszystkie spalionowa subskrybujcie, zapraszamy serdecznie na nasze kanały. Dave'o, daj świeczki! Dobra, za 4 minuty. Za 4 minuty daj świeczki, bo trzeba za 7 minut żarcie. Ale co chcecie glowstone'a? Nie, pochodnie. Pochodnie? Gdzie ty idziesz, Tostu? Czemu wy to zamurowaliście? Dobra, możemy jeszcze wyjść po pochodnie, jak nie macie, dobra, chodźmy szybko. No ja mam tylko jedno, żeby ja gaz, tylko nie, to trzeba wziąć, szybko. I po łóżka, dawajcie szybko po łóżka, do swoich domów, mamy czas. Tak, mamy czas, jak 4 minuty zostały. No dawaj, gdzie jest wyjście? Jasno, nie wychodzę, przenieście mi łóżko. Nie tu. No co jest grane, gdzie tu jest wyjście? Dobra, jak ty nie wiesz, jak wyjść z własnego sklepu. No tu przecież, macie wyjście. Dawajcie szybko, nie, teraz jeszcze mamy maski, dawaj. Jaka pogoda? No ja nie mam w ogóle, przecież teraz już miejsca w epipunku. Dobra, zabieram Dave'owi łówyro.
O, to weź mi, to ja zostaję w bunkrze i będę go pilnować jak co. No, fajnie, fajnie, fajny kolega. Fajny kolega, fajny kolega. Szybko widzowie, to co bierz też wyro i dla Milki weź. Czemu ty masz fioletowe łóżka, Dave? No bo ty mi takie dałeś, nie pamiętasz? Nie mogę. Dobra. Ty takie dałeś. Dobra, dobra, idę, biegnę. Czekam w bunkrze, ulepszam go tu. Szybko, to sto, mamy mało czasu. Ale będzie huragan, tornado, widzowie, nie widziałem jeszcze takich rzeczy. Ale wieje. Ale wieje. Ale jest pięknie. Brzydka pogoda. Już idę. Dobra, Tostu, zam ci tu klapę, żebyś zamknął. Rzuciłem ci przed wyjście. Szybko, Dave'o, mamy wyra, mamy gdzie spać, mamy jedzenie, pięknie. Ej, pochodnie! Ja wziąłem, mam. Mam. Wziąłem z góry, a gdzie dawać? Dobra, już, tak żeby oświetlić jedzonko. A, to tutaj tam trochę też, jo. Gdzie ty? Tutaj tam, o, tak, jo. Gdzie ty, Dave? Tu, no tutaj daję przecież, nie widzisz mnie? Gdzie ty jesteś? Nie widzisz mnie? No, widzę. A, no to co mówisz, że nie? Taki joke. A taki żart. Aha, takie śmieszne rzeczy. A masz jeszcze dirta? Mam, no, 40. A gdzie dać? Możesz dać tu przed domem tosta, tak żeby nie wszedł do domu i żeby było fajnie. Dobra. Jedzenie dobra. Jest ważne. Jasne, jedzenie czekaj, jest... Ja pozwolę, że wejdę tylko do środka. Dobra, żebym już nigdy stąd nie wyszedł. Tak. Jedzenie jest bardzo ważne. Tak, że nie musiał wam patrzeć na wasze paszewe mordy? Może być, Nie, bo marnujesz jedną ziemię. My potrzebujemy tu jedzonko zrobić. No właśnie, zwolnij to! Zepsuj tego obsydiana, koleś, halo! Marnujesz miejsce na jedzonko. Ej, ty tam, zniszcz tego obsydiana. Troszkę marnujesz miejsce na jedzonko, wiesz? Ej, koleś! O, no, dobrze. Patrz, jakie ładne wyjście. To nam też nie będzie potrzebne do końca. Dobra, zmieniam kości elegancko. Ale jak co, jeszcze tutaj jest trochę miejsca. Szybko. Ej, zagospodarowałem niepotrzebny teren, zobacz. Zagospodarowałem niepotrzebny teren. Jaki niepotrzebny teren? Tutaj. Już patrzę, gdzie ty jesteś? Tu, też można posiać. Miki nie ma wejścia. Bo pokaż, ja tutaj nie ma. Jak wygląda nasza chata? O. No git. Ej, mam jeszcze takie rzeczy, patrz. Tostu nie będzie tego miał. Będzie do nas przechodził. Tostu nie będzie 30 sekund do końca pani nowa. Dobra, damy radę, zdążę. Patrz, jeszcze mamy skrzynki. Patrz, wszystko. To mi nikt nie powiedział, że trzeba być. Dobra, mam skrzynki też. Pięknie, wszystko mamy. Zagospodarowane, tylko Milki damy wejście. Uwaga, trzeba się za... Tostu, powodzenia ci życzę, zamykamy Tosta. Chodźcie tu u góry, żeby się patrzeć na siebie. Dobra, 5 sekund, chodź. Go. Dzieje się, leci tornado. Tornado, cały czas pioruny nawalają. Panowie. Tostu, będzie pięknie. Let's go. Będzie. Ej, dzieje się, zero, teraz. Ej, nic nie słyszę. Ale nic nie wieje, no bo w bunkrze jesteś. Ale cisza. Ale jest cisza i spokój, a tam się pewnie dzieje teraz Armagedon. Długa cisza. Panowie, żeby nam nie porwało domów. Ale wali, co jest grane? Ej! Dobra, przekimnijmy się, a ja nie chcę tego słuchać. Strzelność, dźwięk, ty bunkier tego nawet nie dał rady. Idzie spać. Dobranoc. Dave, budź się! Budź się! Przespaliśmy całą noc! To moja noga! Aż tak źle? Nie, miałem taki koszmar, wiesz, że palionowo to w ogóle jakieś tornado nawiedziło i budowaliśmy bunkier i w ogóle... Tostu? Co robi Tostu? Ej! Dalej śpi, no nie mogę, co wy tak? Sypia was to! Nie robię! Musimy wyjść i zobaczyć, co się stało, tylko... bunkra. Nie ściągajcie gaz, maski pod żadnym pozorem. Nigdy w życiu i nigdy nie o trzeciej w nocy. Nie rób tego. Tutaj w bunkrze jesteśmy bezpieczni, ale... Właśnie, poza już się nie. Boisz. Poza już nie. Świeżego powietrza, patrz, jak w ogóle właśnie zboże. Odkryłem makabryczną rzecz. Jaką? Dawaj. Nie! No nie gadaj, że z pluwą można tak łatwo zniszczyć! Serio, nie wiedziałem o tym, naprawię to jest dramat. Teraz. Naprawię to. No nie możesz tego naprawić, bo nie mam tej szyby. To jest twoja super ultra szyba plus max, która ma chronić wszystko? Nie. Ona akurat ma zwykłą, patrz, my mamy ultra plus i patrz, nic się nie dzieje. O, faktycznie. Ona jest OP. Faktycznie. Trafiłem. A jasne, widać gdzie jest pół. Aż a widzisz to, aż opryski szkłale są tu. Patrz, i widzisz, nie ma. Mega dobrze. Dobrze, że to widać tą gorszą szybę. Idziemy. Chodźcie. Wspinamy się, idziemy na górę. Ej, ale po co my tam wychodzimy, jak tam już nie ma palionowa? Pora zobaczyć, czy coś się zniszczyło. Ej, gazle! O kurde. Co tu się dzieje? Co to było? Czemu jest taki pyłek leci wokół ten? Oho, no po tornadzie. O jak to wygląda! Panato! Co się dzieje?
Tragedia, człowieku! Czy wszystko zagazowane? Fuuu, co tu się stało w ogóle? Jakieś pyłki lecą wokół i cały czas taki... Czemu czerwony dym jest wszędzie, tylko taki rozbryzgany jakby? Ale to chyba koniec, panowie, musimy się stąd wynieść. Ej, to palenie wygląda fatalnie teraz, co jest w ogóle? Co się stało z trawą? Przeszło całe tornado, bo widzicie tą trawę? No właśnie, patrzcie na to! Ale budynki... ale budynki stoją, nic się nie stało z budynkami. Bo budynki to asbestem wyłożone, to wiadomo, że to nic się nie stanie, no. O kurde, ja nie wiem, czy możemy potem tak chodzić. No a czemu nie? Nie wiem, no tak wiesz, depczesz po tym dymie i on tak się wchłonie przez stopę, potem do nosa i potem wiesz... Ale moje stopy nie mają... To był za gut dźwięk. Ej, a nie masz takiego wrażenia, że te palienowo wygląda trochę inaczej? Wygląda tak samo, tylko że... Jesteście panowie! Co ty robisz? No kurczę, no co ty? Sprawdziłem, czy działa samochód i on przeżył. Gdzie są katnapy? Chodźcie zobaczyć w domu, czy są. Chuje, okay. To jest maka, nie podoba mi się teraz to w ogóle. Halo? Halo, kat bolo, kat pound, kat widzę na go, widzę jego ogon, patrz, widzisz to? Co wy zrobiliście z palionowym? Dlaczego te tornado tak zaczął? Halo, katnapy! To był koniec, ale to nie do końca nasza wina, bo to wina katnapa. A my jesteśmy jego sługusami, więc proszę nas to nie mieszać. To czekaj, co oznacza ten biały pyłek, który to lata czerwony... i dym, który się rozprzestrzenia? To jest KitKat! To jest Bolo! Ten biały dymek. To jest Bolo! Ja jestem Mars, no. To jest Bolo! Ty jesteś łebski. No naprawdę, to jest Bolo, nie słyszysz go po głosie? Słyszysz głos? Czemu mu się tak stało? Ja go pierwszy raz widzę. No Kattab go zmienił, Lolo go zmienił. Dobra, powiedzcie nam, o co chodzi z tym białym pyłkiem, dirtem rozsianym i czerwonym pyłkiem, ogólnie, który się rozprzestrzenia wszędzie. Tak, was nie było, nie wiem gdzie byliście. To było jakieś wielkie tornado i zaczęło pluć gazem na każdą stronę. I ogólnie to podobno teraz wszystko jest skażone. Ale my się czujemy dobrze. Że jak zdejmiemy, a co? Co jeszcze się stanie, jak zdejmiemy maskę? Wtedy... będzie... Zamanicie się! Dobra, papier, nożyce, kto ściąga maskę. Ja nie będę ściągał maski. Dobra, panowie, odejdźcie od nich, bo wam ściągną maskę jeszcze, odejdźcie od nich. Panowie, ja daję papier, a te białe pyłki? Ja daję kamień. Ej, wygrałem! Dawid, wygrałeś! Wygrałeś maskę. Dobra, nie idźcie za nami! Zostawcie nas. Dobra! Ale podejrzewajcie! Uważajcie, chodźcie, musimy ich zgubić. Panowie, to wygląda fatalnie. Panowie, co tutaj? Teraz, nie zdejmujcie maski, błagam, bo to będzie koniec. Nie można już nigdy zdjąć masek, przyszyjcie sobie wróćmy, ją nożyczkami. Wróćmy do naszej bazyliki i poczekamy, aż Milki wbija na serwer, trzeba ją zgarnąć od razu. Jak ona maski nie będzie miała założonej, to mamy kaplicę. Widzowie, mówcie nam, co mamy robić!